Dwa lata temu na moim kanale pojawił się film pod tytułem Historia życia na Ziemi. Był to pierwszy materiał, który zapoczątkował powstawanie kolejnych, coraz to rozmaitszych odcinków. Przez ostatnie dwa lata kanał powiększył się znacznie, a filmy takie jak remake'i wędrówek z dinozaurami czy omówienia różnych dokumentów zebrały już całkiem spore wyświetlenia. W związku z drugą rocznicą powstania tego kanału postanowiłem nagrać film, w którym przedstawię swój osobisty ranking odcinków z najsłynniejszej trylogii seriali dokumentalnych o prehistorii, czyli wędrówek z dinozaurami, wędrówek z bestiami oraz wędrówek z potworami. Chciałbym zaznaczyć, że jest to moje osobiste zestawienie i nie każdy musi się z nim zgadzać. Być może odcinek, który zamieszczę na samym końcu dla kogoś może być najlepszy lub na odwrót. Dlatego właśnie prosiłbym o wyrozumiałość oraz chciałbym jeszcze dodać, że w uniwersum wędrówek nie ma słabych części. Po prostu niektóre są słabsze od innych, jednak nadal trzymają one poziom. Mogę jeszcze dodać, że odcinki nie są uporządkowane według moich ocen, które wystawiałem im podczas omawiania poszczególnych części. Filmy te nagrywałem, gdy kanał stawiał swoje pierwsze kroki, więc po tak długim czasie zdążyłem docenić niektóre epizody lub stwierdzić, że inne są nieco słabsze niż wówczas myślałem. Sumując odcinki ze wszystkich trzech serii jest ich łącznie aż 15, więc zaczynajmy. Numer 15. Nasi praprzodkowie. Jest to odcinek czwarty Wędrówek z bestiami, który opowiada o początkach gatunku ludzkiego. Śledzimy w nim losy grupy australopiteków, które powszechnie są uważane za najstarszych znanych przodków współczesnych ludzi. Na początku odcinka umiera przywódczyni stada, co wprowadza spore zamieszanie wśród członków grupy. Dwójka najsilniejszych samców staje do walki o miano nowego przywódcy. Wkrótce potem na ich teren wkraczają inne australopiteki, którym udaje się przepędzić dawnych właścicieli. Udają się więc w daleką, wyczerpującą wędrówkę w poszukiwaniu nowego miejsca do zamieszkania. Odcinek ten został przeze mnie zamieszczony na samym końcu listy, ponieważ wydawał mi się być po prostu zbyt nudny. Poza tym, oprócz samych australopiteków nie pojawia się tu zbyt wiele innych gatunków. Są ich zaledwie trzy. Ancyloterium, czyli dziwacznie wyglądający przodek konia. Deinoterium, czyli ogromnych rozmiarów słoń z ciosami znajdującymi się na jego podbródku. Oraz Dinofelis, blisko spokrewniony z Lampartem, wielki drapieżny kot szablozębny. Wraz z Deinoterium jest on wyraźnie kreowany na głównego antagonistę. Oba te stworzenia są agresywnie nastawione do naszych przodków. Olbrzymi rozwścieczony słoń goni przerażoną grupę, podczas gdy wygłodniały kot poluje na nich, by zaspokoić swój głód. Numer 14. Duchy milczących kniei. Piąty odcinek Wędrówek z dinozaurami, opowiadający o życiu na biegunie południowym w okresie kredy. Głównymi bohaterami są niewielkie roślinożerne lelynozaury, które podobnie jak pozostałe gatunki starają się przetrwać zimę. Poza nimi na tamtejszych terenach żyją także mutaburazaury, polarne allozaury czy wielkie mięsożerne płazy, kulazuchy. Co do tego odcinka mam podobne zastrzeżenie jak w przypadku poprzedniego. Niewielka ilość występujących stworzeń oraz ogólnie mało ciekawa akcja. Co prawda lokacja użyta do nakręcenia odcinka jest bez dwóch zdań fenomenalnie dobrana, jednak w przypadku pozostałych pięciu części serialu jest podobnie. Tak jak przed chwilą wspomniałem, odcinek jest dość nudny. Przez 30 minut trwania można by wskazać co najwyżej jedną scenę, która w jakimś stopniu utkwi w pamięci. A jest to atak polarnego allozaura na stado lelynozaurów, podczas którego to zostaje zabita dominująca samica. Moim zdaniem największą wadą tego odcinka jest to, gdzie i kiedy został osadzony. Co prawda sam pomysł na ukazanie dinozaurów żyjących na biegunie jest całkiem ciekawy, jednak odcinek 4 a 6 dzieli ponad 60 milionów lat, które były jednymi z najciekawszych w historii panowania dinozaurów. Mowa tu o środkowej i późnej kredzie. Odcinek ten można było osadzić w znacznie ciekawszym miejscu i czasie. Na przykład w Mongolii 70 milionów lat temu. Choć ten koncept został później wykorzystany w innej serii od twórców wędrówek, czyli Powrocie dinozaurów. Także odcinek 5 to moim zdaniem najbardziej zmarnowany potencjał w całej serii wędrówek z dinozaurami. Numer 13. Morskie potwory. Jest to drugi odcinek wędrówek z bestiami, który skupia się głównie na stworzeniach wodnych. Głównym wątkiem jest podróż samicy bazylozaura, która wędruje w poszukiwaniu pożywienia. Jest ona w ciąży, więc musi także wykarmić swoje nienarodzone dziecko. W akcie desperacji wpływa na zarośnięte bagna na Morzu Nowe, licząc na łatwy posiłek. Niestety jej poszukiwania prawie przypłaciła życiem podczas ataku na świniopodobnego ssaka z gatunku Meriterium. Zbyt szybki atak skończył się tym, iż osiadła na mieliźnie, jednak szybko udało jej się uwolnić, zanim poziom wody się obniżył. W międzyczasie na suchym lądzie żyją inne ciekawe stworzenia, jak roślinożerne Brontoterium, przypominające mocno nosorożca. Ich największym wrogiem jest Endrozarchus, czyli największy mięsożerny ssak lądowy, przypominający z wyglądu wielkiego wilka. Ma on potężne szczęki, którymi z łatwością potrafi rozgryźć nawet pancerz żółwia. Odnośnie samego odcinka to może nie jest on jakiś tragiczny, jednak ponownie, wydaje się być nieco zbyt nudnawy.
Co prawda nie oczekuję od seriali dokumentalnych, że co chwilę będą miały miejsce jakieś ciekawe sceny akcji, jednak w danym epizodzie niemal połowa to samica bazylozaura, która pływa po oceanie w poszukiwaniu jedzenia. Jak dla mnie odcinek byłby nieco ciekawszy, gdyby skupiał się porówno na stworzeniach wodnych oraz stworzeniach lądowych. Numer 12. Odcinek pierwszy. Tym razem bez konkretnego tytułu, ponieważ żaden z trzech odcinków Wędrówek z potworami nie jest nazwany, tak jak to było w przypadku dwóch poprzednich seriali. Odcinki nazywane są po prostu pierwszym, drugim i trzecim. A więc pierwszy opowiada o początkach naszej planety oraz późniejszym powstaniu pierwszego życia. W odróżnieniu od wędrówek z dinozaurami oraz bestiami, w jednym epizodzie nie ma tylko jednego okresu przez 30 minut trwania, a co jakiś czas zmienia się lokacja oraz epoka. Początkowo przedstawione zostają stworzenia żyjące w kamrze, następnie w Sylurze, a na końcu w Devonie. Najprawdopodobniej zostało to przedstawione w taki sposób, ponieważ serial składa się z zaledwie trzech odcinków, a Paleozoik, o którym opowiada, składa się z aż sześciu okresów. Dlatego właśnie pojawia się znacznie więcej różnych gatunków stworzeń. W epizodzie pierwszym są to m.in. Anomalocarisy, wielkoraki czy hynrepetony. Tak czy siak dany odcinek, jak dla mnie, wydawał się być nieco mało ciekawy. A to prawdopodobnie dlatego, że przeważnie opowiada o dość nudnawych stworzeniach zamieszkujących oceany setki milionów lat temu. Ja osobiście niezbyt lubię klimaty wczesnego paleozoiku, dlatego właśnie zamieszczam ten odcinek tutaj. Numer 11. Pod skrzydłami olbrzymów. W tym momencie zaczynają się już odcinki, które nie mogę powiedzieć, że ich nie lubię. O ile cztery poprzednie nie były jakoś szczególnie przeze mnie uwielbiane, tak kolejne 11 to same dobre, spośród których niektóre są po prostu lepsze od pozostałych. Także miejsce 11 to czwarty odcinek Wędrówek z dinozaurami opowiadający o wielkiej podróży wielkiego pterozaura. Ornitoheir, bo o nim mowa, przemierza tysiące kilometrów z terenów dzisiejszej Brazylii na obszar Europy, gdzie znajdują się tereny lęgowe jego gatunku. Stary samiec nie wie o tym, że jest to jego ostatnia podróż w życiu. Odcinek ten jest bez dwóch zdań najsmutniejszy z całej trylogii i przedstawia nam tragiczną historię Władcy Niebios. Podczas jego podróży w międzyczasie napotyka wiele innych gatunków, jak na przykład tapeżary, czyli dziwacznie wyglądające pterozaury, iguanodony, czyli roślinożercy poruszający się w ogromnych stadach, czy wreszcie jutaraptory, czyli jedni z najbardziej zabójczych łowców tamtych czasów. W odcinku mamy m.in. scenę polowania tych właśnie dinozaurów na oszołomionego iguanodona. Pierwsze podejście kończy się porażką, jednak za drugim razem udaje im się powalić wielkiego roślinożercę. Największym minusem odcinka jest to, iż przez cały czas wspominane jest, że Ornitoheir był największym stworzeniem latającym w historii. Dziś wiemy, że nie łapie się on nawet do pierwszej piątki największych pterozaurów, a tytuł ten przypisuje się Quetzalcoatlowi. Co koniecznie trzeba wspomnieć, odcinek ten ma naprawdę genialną muzykę, która idealnie odzwierciedla emocje oraz wydarzenia, które właśnie dzieją się na ekranie. Numer 10. Odcinek trzeci. Trzecia część Wędrówek z potworami skupia się na stworzeniach żyjących pod koniec okresu perbskiego oraz na początku triasu. Ostatnie sceny dzieją się zaledwie kilka milionów lat przed wydarzeniami z pierwszego odcinka Wędrówek z dinozaurami. Przez cały epizod przewija się gorący klimat, a wszystkie sceny dzieją się na pustkowiach. Uświadamia nam to, że niezwykłe stworzenia, które dominowały przed pojawieniem się dinozaurów, są niebawem skazane na zagładę. Pomiędzy pierwszym a drugim aktem odcinka następuje bowiem największe wymieranie w dziejach naszej planety, podczas którego życie na Ziemi praktycznie całkowicie wyginęło. Na szczęście nieliczne organizmy przeżyły ten kataklizm i w późniejszym czasie odnowiły populację stworzeń na planecie. W danym odcinku możemy zobaczyć sporo ciekawych gatunków, jak słynny gorgonops czy lystrozaur. Ponadto jesteśmy świadkami sceny, w której wspomniany gorgonops atakuje potężnego skutozaura, a następnie zatapia swe szablaste zęby w jego gardle. Zakończeniem odcinka jest przeprawa stada lystrozaurów przez rzekę, której to czyha pełno wygłodniałych proterozuchów. Porywają one w głębiny wiele przerażonych osobników, jednak nareszcie stada nie robi to szczególnego wrażenia. Numer 9. Mamuci szlak. Szósty odcinek Wędrówek z bestiami, który jednocześnie jest chronologicznie ostatni. Opowiada, jak sama nazwa mówi, o wędrówce stada mamutów. Poza nimi pojawiają się także inne gatunki z megafauny epoki lodowej, jak nosorożec włochaty czy jeleń olbrzymi, który to w jednej ze scen jest celem ataku ludzi. W odcinku pojawiają się bowiem członkowie gatunku Homo sapiens oraz w późniejszym czasie także Neandertalczycy, którzy to jednak nie przetrwali do końca ostatniego zlodowacenia. Na przestrzeni 30 minut co jakiś czas zmieniają się także pory roku. Na początku okolice są przykryte śniegiem, później temperatura rośnie, a dookoła robi się zielono. No i wreszcie ponownie spada śnieg wybielający okoliczne lasy oraz stepy. Po drodze mamuty spotykają m.in. lwy jaskiniowe, jednak te nie stanowią dla nich zagrożenia. Jednak gdy wreszcie zapada zmrok, dookoła stada gromadzą się Neandertalczycy wyposażeni w pochodnie oraz włócznie.
starają się zepchać mamuty z urwiska, by następnie móc je łatwo pożreć. Moim zdaniem odcinek sprawdził się całkiem dobrze w roli zakończenia tak udanego serialu, jakim są Wędrówki z bestiami. Choć podobnie jak w przypadku niemal każdej produkcji z tej serii, pozostaje pewien niedosyt. Numer 8. Okrutne morze. Trzeci odcinek Wędrówek z dinozaurami, który skupia się na życiu irańskich stworzeń w morzach na terenie Europy. Trudno jest określić, czy odcinek ma swój główny wątek. Raczej można by powiedzieć, że przedstawia różne wydarzenia ukazujące życie na tamtejszych wysepkach oraz w tamtejszych wodach. Ponadto nie da się tu raczej wskazać głównego bohatera, choć najbliżej do tego miana ma młody, świeżo urodzony oftalmozaur, którego to losy obserwujemy od czasu do czasu. Natomiast bez dwóch zdań w roli głównego antagonisty jest tu osadzony wielki i potężny Liopleurodon. Mam nadzieję, że już każdy zdążył się dowiedzieć, że jego długość 25 metrów i waga 150 ton, o której mówi się w serialu, to tylko wymysły twórców, które pochodziły z niezweryfikowanych źródeł. W rzeczywistości gad ten był znacznie mniejszy i prawdopodobnie nie dorastał nawet do 10 metrów. Co do jego masy, to dziś szacuje się, że były to około 3 tony. Nie zmienia to faktu, że Liopleurodon tak czy siak był przerażającym drapieżnikiem. Scena, w której to atakuje z zaskoczenia samicę oftalmozaura w prawdziwym życiu, być może mogła mieć miejsce. Jednak wstęp do odcinka, w którym to porywa do wody sporego Eustreptospondyla, to po prostu jeden wielki absurd. Numer 7. Odcinek drugi. Jest to już ostatni odcinek Wędrówek z potworami na tej liście. Moim zdaniem jest on najlepszy spośród wszystkich trzech. Początkowo ukazuje nam stworzenia żyjące w karbońskich lasach, czyli przeważnie gigantycznych rozmiarów owady, jak na przykład olbrzymia ważka Meganeura czy niemal 3-metrowa stonoga Arthropleura. Przez drugą połowę śledzimy losy samicy Dimetrodona, która na początku urządza polowanie na dość mocno podobne edafozaury, a potem stara się obronić gniazdo ze złożonymi w środku jajami przed różnymi zagrożeniami, od niekorzystnej pogody po uciążliwe drapieżniki. Gdy w stronę gniazda przybywa inny Dimetrodon, samica staje do walki, która trwa przez bardzo długi czas. Po wielu miesiącach pilnowania jaj jest już zupełnie wyczerpana i nie ma już sił, by dalej ich bronić. Intrus na szczęście woli pożywić się innym rabusiem niż niewielkimi jajami. Gdy wreszcie wykluwają się młode, wygrzebują się z kopca i szukają bezpiecznego schronienia. Jak dla mnie odcinek ten był naprawdę ciekawy, ponieważ przedstawił wiele dobrze znanych gatunków z tamtych czasów, jak wspomniana Meganeura czy Dimetrodon. Szkoda, że Wędrówki z potworami to tylko 3 odcinki. Z tego powodu wiele stworzeń oraz okresów musiało zostać upchnięte w nawet kilkuminutowych scenach. Czasami czuć lekki niedosyt związany z małą ilością odcinków z tej serii. Numer 6. Nowy świt. Pierwszy odcinek Wędrówek z bestiami, który opowiada o początkach powstania ssaków po wymarciu dinozaurów. 66 milionów lat temu, gdy asteroida spowodowała wielkie wymieranie, piramida pokarmowa niemal całkowicie się załamała. Z upływem lat na miejscu dinozaurów zasiadły wielkie i dzikie ssaki, jednak początki ich panowania nie były proste. Na terenie Niemiec około 50 milionów lat temu żyło wiele dziwacznych gatunków. Ssaki, takie jak metrowy Leptictibium, żyły w cieniu znacznie większego drapieżnika, wysokiego na 2 metry drapieżnego Gastornisa. Dziś wiadomo, że gatunek ten był raczej roślinożerny, jednak patrząc na jego potężny dziób, nic dziwnego, że wówczas uważano go za łowcę. Nad rzeką znajduje się kolejny niebezpieczny łowca, a mianowicie Ambulocet, będący jednym z pierwszych przodków Walenii. Najniebezpieczniejszym drapieżnikiem w lesie wcale nie jest jednak wielki ptak czy półlądowy prawie loryb, a mrówka będąca kilkukrotnie większa od swych dzisiejszych krewnych. Titanomyrma mogła mierzyć nawet 4 cm, więc legion tych zabójczych owadów potrafił uśmiercić każde tamtejsze stworzenie. Postanowiłem zamieścić ten odcinek tak wysoko ze względu na jego niepodrabialny klimat. Poza tym scena polowania Gastornisa na niewielkich przodków koni do dziś wzbudza we mnie wiele emocji. Numer 5. Nowa krew. Ponownie odcinek pierwszy, jednak tym razem należący do serii Wędrówek z dinozaurami. Opowiada o trudnych początkach, jakie miały za sobą pierwsze dinozaury, które wówczas wcale nie były dominującymi stworzeniami. Światem władały jeszcze zwierzęta starszego typu jak placeriasy, czy wielki przerażający rajzuch, postozuch. Przez cały odcinek z dinozaurów mamy ukazane tylko celofyzy. Dopiero w ostatniej scenie pojawia się kolejny gatunek, czyli olbrzymi plateozaur. Podobnie jak odcinek trzeci, czyli Okrutne Morze, tutaj także nie mamy jakiejś konkretnej historii, a epizod ten opowiada bardziej o życiu różnych stworzeń z okresu triasowego. Początkowo środowisko porośnięte jest rozmaitą bujną roślinnością, jednak po czasie nadchodzi pora sucha i krajobraz staje się znacznie bardziej pustynny. Każdy łyk wody staje się wówczas bezcenny. Dziesiątki, jak nie setki spragnionych i wygłodniałych celofyzów gromadzą się nad wysychającym korytem rzeki. Ranna samica postozucha nie jest w stanie skutecznie wyleczyć się z ran w tak potwornych warunkach.
wkrótce potem umiera i szybko staje się posiłkiem dla głodnych dinozaurów. Niegdyś uważałem ten odcinek za dość kiepski, jednak z czasem doceniłem wspaniały klimat, który aż wylewa się z ekranu podczas oglądania danego epizodu. Poza tym pamiętam, jak w wieku 5 lat po raz pierwszy obejrzałem ten odcinek na telewizorze u dziadka na płycie DVD. To była moja pierwsza styczność z tym właśnie serialem. Numer 4. Kraina Olbrzymów. Jest to trzeci odcinek Wędrówek z Bestiami opowiadający o losach młodego samca z gatunku Indricotherium oraz jego matce. Na samym początku cielak przychodzi na świat, jednak już wtedy jego życie jest zagrożone. Potężne hienodony starają się pożreć młodego, jednak samica skutecznie im to uniemożliwia. Rano, gdy jest już po wszystkim, młody samiec zaczyna uczyć się chodzić. Matka przybywa do wodopoju, jednak napotyka tam dwójkę rozświeczonych entelodontów nazywanych piekielnymi świniami. Toczą oni między sobą zawzięty pojedynek. Dwójka Indricotheriów wyrusza na otwarte równiny, gdzie żyją inni przedstawiciele ich gatunku. Przez cały odcinek napotykają oni na swojej drodze wiele przeszkód, jednak ostatecznie udaje im się przetrwać. Pewnego poranka samica zaczyna odpędzać swego potomka. Zdezorientowany cielak odchodzi, musząc od teraz radzić sobie sam. Okazało się, że matka po prostu wydała na świat nowego potomka, którym to od teraz będzie się zajmować zamiast swoim poprzednim dzieckiem. Młody samiec odchodzi ponownie, jednak raczej będzie potrafił już o siebie zadbać. Odcinek podobał mi się przede wszystkim ze względu na występujące w nim stworzenia. Indricotheria są głównymi bohaterami, więc to ich uświadczymy tutaj najwięcej. Jednak poboczne gatunki jak Entelodon, Hienodon czy Halicotherium również były naprawdę ciekawe. Poza tym lokacje dobrane do nagrywek są moim zdaniem naprawdę genialne. Numer 3. Tygrys Szablozębny. Piąty odcinek Wędrówek z Bestiami, który chyba nie muszę mówić, o jakim stworzeniu opowiada. Milion lat temu w Ameryce Południowej żyły naprawdę niezwykłe i dziwaczne gatunki rozmaitych stworzeń. Leniwiec wielkości słonia, gigantyczny pancernik z maczugą na ogonie, czy koń z twarzą mrówkojada. Drapieżnikami szczytowymi na tamtych terenach były przerażające mięsożerne ptaki z rodziny fororaków. Od niedawna musiały jednak ustąpić miejsca nowym przybyszom, czyli smilodonom, słynnym tygrysom szablozębnym. Półząb jest przywódcą stada, które panuje na terenie rozległej doliny. Wkrótce przybywa dwójka braci, którzy rzucają wyzwanie władcy, ostatecznie zrzucając go z tronu. Wygnany król usiłuje zacząć samodzielnie polować, jednak nie jest to wcale łatwym zadaniem. Gdy wielki leniwiec Megatherium zabija jednego z braci, Półząb postanawia wykorzystać swoją okazję i zaczaja się na nieświadomego rywala nad rzeką. Po szybkiej i brutalnej walce przegrany osobnik wkrótce umiera, a dawny władca powraca do stada. Jak dla mnie jest to najlepszy odcinek Wędrówek z Bestiami spośród wszystkich. Posiada prostą, ale ciekawą fabułę, bohatera, któremu przez cały czas kibicujemy, szczególnie malownicze oraz wyjątkowe krajobrazy oraz naprawdę ciekawe i rozmaite gatunki. Moim zdaniem podium w pełni zasłużone. Numer 2. Śmierć dynastii. Finałowy odcinek Wędrówek z dinozaurami opowiada o stworzeniach żyjących tuż przed upadkiem meteorytu 66 milionów lat temu. Jest to najprawdopodobniej odcinek z największą ilością ukazanych gatunków, bo mamy tutaj tyranozaura, czyli głównego bohatera, ale poza tym także torozaura, dromeozaura, anatotytana, dydelfodona, quetzalcoatla, ankylozaura oraz połowę triceratopsa. Ponadto w rzece pływa krokodyl o nieokreślonej nazwie. Najprawdopodobniej jest to torakozaur. Głównym bohaterem jest samica tyranozaura, która początkowo poszukuje partnera, by móc złożyć jaja. Gdy ten wreszcie się zjawia, obdarowuje ją martwym triceratopsem. Gdy samica wreszcie składa jaja w kopcu, odpędza samca, który nie jest jej już potrzebny. Po kilku tygodniach z jaj wykluwają się pisklęta. Matka wyrusza na polowanie, by móc wykarmić swe potomstwo. Gdy samica odpoczywa, pisklęta bawią się w okolicy. Ich piski ściągają na teren T-rexa rozjuszonego ankylozaura. Powolny roślinożerca o niewielkim mózgu staje do walki ze zdezorientowanym tyranozaurem. Kostna maczuga na ogonie miażdży nogę samicy. Następnego dnia matka leży martwa, a pisklęta czuwają nad jej ciałem. Tymczasem na południu w Zatokę Meksykańską uderza asteroida, która kończy panowanie dinozaurów raz na zawsze. Jak dla mnie odcinek ten był naprawdę świetny, zarówno jako zakończenie tak słynnego serialu oraz jako osobny odcinek. Przez dłuższy czas zastanawiałem się, co umieścić na miejscu pierwszym. Ostatni odcinek Wędrówek z dinozaurami był naprawdę blisko, żeby znaleźć się na szczycie podium, jednak ostatecznie padło na coś innego. Numer 1. Czas Tytanów. Drugi odcinek Wędrówek z dinozaurami, który rozgrywa się w późnej jurze. Moim zdaniem jest to epizod, który reprezentuje nie tylko cały serial, ale i całą trylogię wędrówek. Jeśli chodzi o swój unikatowy klimat, to Czas Tytanów po prostu bije pozostałe odcinki na głowę. To, jakie emocje budzi ta konkretna część, jest po prostu nie do opisania. Ogromne jurajskie lasy,
zielone polany, po których pasą się wielkie dinozaury, czy wreszcie górskie szlaki, po których wędrują jedne z największych stworzeń w historii. Ogólnie fabuła skupia się na grupie młodocianych diplodoków, które zanim osiągną dojrzałość, muszą stawić czoła licznym niebezpieczeństwom, jak na przykład leśnemu rabusiowi ornitolestowi, czy wreszcie olbrzymim mięsożernym allozaurom. Ponadto jesteśmy także świadkami pożaru lasu, który pozbawia życia tysiące bezbronnych stworzeń. Z kilkunastu młodych przeżywa tylko garstka diplodoków, które zmuszone były opuścić las i wyjść na otwarte polany. Docierają na górzyste tereny, gdzie spotykają stado dorosłych osobników. Wkrótce zostają przyjęci do grupy. Wygłodniałe allozaury przypuszczają atak na młodą samicę. Pozostawiają na jej ciele ogromne rany, jednak ostatecznie udaje się jej przeżyć. Na koniec odcinka mamy ujęcie na stado diplodoków przemierzające piękny jurajski krajobraz w tle najlepszego utworu z całej serii. Ten soundtrack naprawdę wzbudza wiele emocji. Podobnie zresztą jak cały odcinek, który, jak już wspomniałem, jest moim zdaniem najlepszym z całej trylogii wędrówek.